Siemka, dzisiaj pokażę Wam w Space Engineers, jak udało mi się zrobić napęd grawitacyjny. No i najpierw weźmiemy sobie tutaj stację, o. Żebym mógł pokazać Wam, na czym taki napęd polega. Zróbmy sobie jakiś tam kwadracik. No i dobra. Będzie to wyglądało w sposób taki. Tworzymy sobie duży statek. I musimy zrobić troszkę miejsca. Dlatego najpierw zrobimy sobie takie kółeczko. Załóżmy 5. W górę, jeden bok, jeden w górę, ok, teraz 5 w górę, kolejne 5 w górę, musi być to wszystko bardzo symetrycznie, dlatego że tutaj sobie już kombinujemy z grawitacją, a jeżeli cokolwiek będzie troszkę cięższe, to nasz napęd nie zadziała prawidłowo. Pokażę Wam oczywiście zaraz jeszcze, jak to wygląda na statku, ale najpierw zrobimy to w sposób tradycyjny, czyli taką małą kapsułkę, która miałaby za zadanie pomóc Wam uciec z jakiejś bitwy w bardzo szybki sposób. I tutaj musimy dobudować na razie troszkę miejsca, żeby te nasze generatory grawitacyjne, które zaraz postawimy w środku, mogły mieć jakiś odstęp od sztucznej masy. Dobra. Tutaj jest wszystko na razie tak jak trzeba, wszystko symetrycznie. Dobra. I tak, najpierw robimy sobie miejsce na generatory. Czyli wycinamy sobie w środku puste przedziały, ale musimy pamiętać o tym, żeby tutaj zostawić też kilka klocków, żeby nam się tutaj nasza kapsuła nie rozpadła na dwie części. No i dobra, to jest bardzo proste. Bierzemy sobie generatory grawitacyjne i od razu sztuczną masę. Reaktor mamy. Dobra. Stawiamy najpierw generatory, bo później będzie ciężko w taki sposób, żeby grawitacja ciągnęła nas do środka. I robimy z nich takie oto kółeczko. OK, mamy już generatory. Z przodu możemy sobie postawić reaktory, żeby zasiliły wszystkie generatory. Musi ich być tak, no kilka musi być. Najlepiej z 8 powinno być wystarczająco. Dobrze, nie. O, tak to zrobimy. I teraz stawiamy sobie kokpit, żebyśmy mogli w ustawieniach zmniejszyć zasięg naszych generatorów. Bo w przeciwnym wypadku na statku mogłoby to nam sprawić trudność. Bierzemy sobie generator. Z shiftem klikamy. Zaznaczamy wszystkie generatory. Grupujemy je sobie, napiszemy grawitacja. OK, zmniejszamy wszystko na jakieś 20 metrów. Siła grawitacyjna może pozostać. Zapisujemy, wysiadamy z kokpitu i patrzymy. Właśnie na tym klocku kończy się zasięg. No i dobra.
Musimy to teraz zrobić tak, żeby nas od razu nie wyrwało w kosmos. Czyli zaznaczamy sobie grawitację. Off. Generatory, jak widać, już się nie świecą, czyli zostały przez nas wyłączone. Teraz stawiamy sobie tutaj sztuczną masę. Musi być to też wszystko symetrycznie, dlatego że jedna sztuczna masa strasznie dużo waży. Dlatego też musimy zachować symetrię. I mamy właśnie cały napęd już w tym momencie. Ale teraz jeszcze to oczywiście usprawnimy, żeby jednym naszym kliknięciem można było uruchomić ten napęd. Więc wchodzimy sobie w panel, zaznaczamy jeszcze wszystkie nasze sztuczne masy. Piszemy sobie masa, wyłączamy, zapisujemy. Teraz mamy masę i grawitację. Zaznaczamy to razem. Napęd grawitacyjny. Ok, zapisujemy. I teraz napęd jest już gotowy. Pokażę Wam, jak on sprawnie, ładnie działa. Dlatego usuniemy platformę i lądowanie. Tutaj sobie jeszcze wsiądziemy. Jak widać, mamy po lewej stronie nasze tutaj wszystkie stacje. Mamy też speed, więc jeżeli uruchomię, to możecie się przyglądać na speed, jak szybko to wzrośnie. Klikamy on i jest jazda. Mamy maksymalną prędkość rozwiniętą, jaką się da po prawej stronie, bo po lewej jest nasza prędkość, po prawej mamy prędkość statku. I teraz, oczywiście jest to trochę nieusprawnione, bo skręca nam dlatego, że postawiliśmy na dole kokpit i jest przeciążone. Dlatego też pokażę Wam, jak to działa na dużym statku. Także za chwilę wracam. Mamy tutaj duży statek, zbudowałem go niedawno. I właśnie tym statkiem zaraz zaprezentuję Wam zderzenie czołowe z drugim przy pomocy naszego napędu grawitacyjnego. No i pokażę Wam go jeszcze szybko, jak to wygląda od środka. Otóż tutaj, w tej skrzynce, mamy nasz napęd grawitacyjny. Mamy jeszcze dużo miejsca, jakbyśmy chcieli jakieś różne inne ciekawe rzeczy. Tam mamy silniki, żeby móc trochę nim manewrować. A silników napędzających statek w zasadzie nie potrzeba, bo napęd jest tutaj. Wszystko jest zrobione tak jak trzeba. Napęd już Wam pokazywałem, więc wsiadamy do kokpitu i lecimy na czołówkę z drugim statkiem. To będzie jazda. Już raz to robiłem, szczerze Wam powiem, ale teraz pokażę to Wam. Musimy sobie troszkę nacelować i wchodzimy w panel. Napęd grawitacyjny. On możecie zobaczyć po prawej stronie, jak nabieramy prędkości. 50, 60, 70, 80, 90, 100 metrów na sekundę. 104 to w tym momencie jest maksymalna możliwa osiągalna prędkość. Statek waży bardzo dużo, bo aż 14 milionów kilogramów. Dlatego ten napęd bardzo dobrze się sprawdza na dużych statkach, które jest trudno rozpędzić. A teraz spróbujemy zrobić czołówkę. Jesteśmy trochę za wysoko. Uda nam się zderzyć? Jest, udało się. Nasza gra tego nie wytrzymała, kokpit mieliśmy z przodu, dlatego też zobaczymy tylko zaraz straty, jakie odnieśliśmy. Oczywiście statek dalej napiera do przodu, bo napęd grawitacyjny był wmontowany z tyłu i nie został on przeze mnie wyłączony. Dlatego mimo
że pół statku zostało prawdopodobnie całkowicie zniszczone, to nasz statek dalej sobie leci. A my w tym momencie poruszamy się z prędkością 40 metrów na sekundę, mimo że za bardzo tego nie odczuwamy. No i jak widać, gra ta wymaga trochę lepszych komputerów, żeby mogło znieść tak zderzenie dwóch mas 14-milionokilogramowych. No i właśnie na tym polega ten napęd. Jak widzimy, straty są całkiem duże. Nadałby się ten napęd na wojnę albo do statków kamikadze, które też już próbowałem robić. Także ze Space Engineers to by był pierwszy odcinek. I jak będą jakieś ciekawe pomysły, to jeszcze pokażę wam je. Dzięki za oglądanie. Jakieś suby i tak dalej, wiecie. No to na razie i do kolejnego razu.